Państwa, mogę właściwie swoje wystąpienie ograniczyć do potwierdzenia, że to, co było na tym filmie, jest prawdą, dlatego że jestem wieloletnim przyjacielem, współpracownikiem Federacji. Już nie chcę mówić, ile razy byłem na tych naszych spotkaniach, stąd może to moje takie dobre tutaj poczucie wśród przyjaciół. Zacznę oczywiście od złożenia gratulacji i życzeń dla Polskiej Federacji. Szczególnie podziękowań, gdyż Polska Federacja bardzo dba i monitoruje wszystkie procesy, które się odbywają i w ujęciu krajowym, i w ujęciu europejskim. Mogę zawsze liczyć na sugestie, propozycje, przemyślenia przy różnych rozporządzeniach, dyrektywach, które przyjmujemy na szczeblu parlamentu. Myślę, że także częstotliwość pokazywania się w mediach tutaj naszego dyrektora też świadczy o wielkiej aktywności, ale także zainteresowaniu waszą działalnością. Okay. Chciałem to podkreślić, bo to jest wyjątkowy, duży wkład w pilnowanie interesów branży. I w ujęciu krajowym, jak mówiłem, w ujęciu europejskim. Choćby przykład, kiedy były te zachwiania i ta specjalna forma promocji naszej żywności w Czechach, to natychmiast były podjęte działania właśnie przez Polską Federację Producentów Żywności. I to jest jeden wątek i na końcu jeszcze dam, wrócę do tego wątku raz. Natomiast w ujęciu jakim merytorycznym to chciałbym podnieść problem, który ja już tutaj podnosiłem na spotkaniu. To jest problem uwarunkowań zewnętrznych, jeśli chodzi o sytuację wpływ na rynek rolny, na rynek przetwórstwa rolno-żywnościowy, na przetwórstwo żywności. Właściwie możliwości transportowe są tak duże, bo kiedyś tylko właściwie można było transportować zboże drogowodne, że mamy jeden globalny rynek. Stąd już o rolnictwie nie decyduje tylko wspólna polityka rolna, rynek europejski. Coraz mniej w tym zakresie mamy do powiedzenia, bo musimy uwzględniać pewne trendy światowe. Wprawdzie WTO nie wprowadziło pewnych, nie sprawdziło się w działaniach w zakresie ustalenia pewnych zasad, reguł. Stąd droga do tego ujednolicenia rynku światowego wiedzie poprzez porozumienia regionalne, CETA, TTIP, Mercosur i inne. I musimy to bardzo brać pod uwagę. To jest pierwszy wątek. Drugi to myślę, że przemysł rolno-spożywczy powinien mieć świadomość. Oczywiście my w Europie mamy bardzo wygórowane standardy. Ale też musimy świadomość, że standardy w innych regionach to nie jest tak, że Amerykanie, Kanada ma gorsze standardy. Trochę inne. Ale oni, te standardy też są naukowo dopuszczone. W związku z tym to musimy być bardzo ostrożni, bo jeśli chcemy realizować wymianę, to ta wymiana jest w obie strony. Te możliwości produkcji w Europie, one są duże, ale w innych regionach, na innych kontynentach także. Także to, ten wątek uwarunkowań zewnętrznych, on jest wyjątkowo ważny i musimy go brać pod uwagę, jeśli chodzi o nasz sektor rolno-spożywczy w Polsce. Pamiętajmy, że ponad 70% prawa jest stanowionego w Unii. Pewnie w sektorze rolno-żywnościowym to jest nawet więcej. W związku z tym tutaj ta pozycja Polski, także funkcjonowanie tego typu instytucji jak Polska Federacja Producentów Żywności, a także zorganizowane dobrze rynki, to jest wyjątkowo ważne, bo myślę, że my mamy za słabo rozwiniętą integrację pionową. Integrację pionową, że przemysł rolno-spożywczy powinien być istotnym współorganizatorem
dla produkcji surowców. Kończąc, bo nie czas dzisiaj na odmienne wystąpienie, chciałbym złożyć jeszcze raz serdeczne życzenia całej branży, pozdrowienia dla, Państwa i życzyć takiej dalejszej aktywności Polskiej Federacji Producentów Żywności. I jeśli mogę, regionalne, oznaczenia geograficzne. Żebyście też o tej branży, o tym sektorze pamiętali, powiem, że skupiacie duże firmy, ale o tych drobnych producentach, przetwórcach też pamiętajcie. Małe też skupia. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo za ciepłe słowa.